Przyszłam zapalić, na chwilę wam przeszkodzę. Przeszkodzujemy wczoraj. Co? Przeszkodzujemy od... I co tam sobie gadacie, co? Do jakich wniosków doszliście w sumie? Wszystkie. A, no to jest bardzo nieprecyzyjne pytanie ogólnie, Rosiek. Jak... Jakie pytanie? Jak pytam ci się, do jakich wniosków doszliśmy, to mi jakieś wymień. A nie o wszystkim. A już do jakiegoś... To jest, wiesz, na zasadzie, czym się interesujesz, a ty... Wszystkim. Czytam. He. No to co czytasz, powiedz, nie? Po chwili słabości w szczerości wrócił do siebie. Bardziej tak staram się jakoś zobrazować, jak może odmienić spojrzenie, pierwsze spojrzenie grupy. Znaczy, no już... Moje odmieniła. No, ja nie miałem, więc... A, no to mi zadajesz mi pytanie, no to mówię, że moje odmieniła, a pogadałam z nią. Ja nie zadaję ci pytanie. A, on zadał mi pytanie. Daj mi dokończyć, bo... Daj mu dokończyć. On już zadał pytanie. No mogę ci z chęcią powiedzieć, o czym rozmawialiśmy, chyba, nie, że tego nie chcę. Sobie gadajcie, co to wasze. Jeśli mam takie spostrzenia podejścia Michała, jeśli to bo widzę. Myślę, że to już jest powoli czas, wiesz? Jak mi się wydaje, to nie wiem, co ty myślisz. Przede wszystkim myślę, że powinienem ci dokończyć wcześniejszą sprawę, czyli o tym, o czym rozmawialiśmy. Ale to Łucja zadała pytanie mi. Ja nie wtrąciłam się teraz. No dobrze, ale ja nie rozumiem ciebie, bo powiedziałaś przed chwilą, co ja o tym myślę. No to ja mówię, że ja myślę, że powinienem wrócić jeszcze na chwilę do tamtej rozmowy. No dobrze, rozmowy. To czekam. A ty znowu swoje. No bo Łucja mi zadała pytanie, no to no co tak, miałam powiedzieć, a ja usłyszałem i odpowiedziałaś, więc... No tak, no to czekam nie wiesz teraz. Wszystkiego do siebie, zrozum, że... A ja co, się biorę do siebie? Przed chwilą wzięłaś to do siebie. Ja powiedziałem, że chciałbym na chwilę wrócić do tamtej rozmowy, a ty do siebie. Więc a troszkę... Co ja wziąłem? Co ja miałam tu wziąć troszkę do siebie? Wyluzuj, no nie. Dobra, bo jak ja już słyszę wyluzuj, nie, to już mi się przewraca. No, bo jesteś mocno spięta. Niby to proste, ale lepiej nie wprost. Transmisja z wiejskiej się włączyła. No to nie będę wam psuła moją spiętością atmosferki. A ty po prostu zapytaj, żeś wiedziała, czy wstajesz. No i widzisz,